Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest czwartek, 12 tygodnia zwykłego. I czytamy dzisiaj zakończenie kazania na górze. To jest 7 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, wiersze od 21 do 29. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia? Nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w Piśmie. Właśnie, oto jest zakończenie całego kazania na górze. Kazania bardzo dla nas trudnego i zaskakującego, dlatego że to kazanie w wielu punktach przewraca nasze myślenie i kompletnie jakby odstaje, czy jest kompletną przeciwnością tego wszystkiego, co się możemy nauczyć w świecie, co nam się wydaje na zdrowy ludzki rozum i tak dalej. I Jezus najwyraźniej jest tego świadom, że w wielu punktach to, co mówi, to może się kompletnie sprzeciwiać wszystkiemu, do czego się przyzwyczailiśmy i wszystkiemu, co nam podpowiada świat i tak zwany zdrowy ludzki rozum. I właśnie dlatego tak, a nie inaczej kończy to kazanie, bo jest też świadom tego, co się w nas dzieje, że proszę zobaczyć, że my mamy bardzo silną tendencję właśnie, żeby brać coś tam na swój rozum, nie? Że ktoś mi coś mówi, a ja się nad tym zastanawiam, prawda, analizuję, oceniam, prawda, i decyduję, czy to rzeczywiście tak, a może inaczej, a może trzeba tu coś dołożyć, a może trzeba to zinterpretować i tak dalej, nie? Natomiast właśnie bardzo ważne jest spostrzeżenie słuchaczy Jezusa, które jest podsumowaniem wszystkiego, nie? Że oni zauważyli, że Jezus uczy ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Że Jezus, w przeciwieństwie do uczonych w Piśmie, Jezus nigdzie nie próbuje jakby powoływać się na cudzy autorytet, tylko pokazuje cały czas na siebie jako na źródło autorytetu. To właśnie to są te słynne antytezy, które tam krok po kroku próbowaliśmy analizować. Słyszeliście, że powiedziano: a ja wam powiadam. Jezus pokazuje cały czas na siebie. I w ogóle całe kazanie na górze to jest jedno wielkie wskazywanie na Jezusa, który jest pierwszy, który to wypełnił. Właśnie to trzeba zauważyć w Jezusie, że Jezus nie jest nauczycielem, który stawia wymagania i który z boku patrzy na to, czy my te wymagania spełniamy, czy nie spełniamy, tylko jest tym, który idzie na przodzie. Prawda? Jest taka przypowieść Jezusa o minach, czy w innych wersjach o talentach, o człowieku, który pojechał uzyskać dla siebie godność królewską i przekazał swój majątek swoim sługom, żeby nim zarządzali. No i ona właśnie się tak kończy, nie? Że kończy się wezwaniem do tego, żeby pościnać tych, którzy byli wrogami jego panowania. I ostatecznie ewangelista mówi coś, że po czym ruszył na przodzie, zmierzając do Jerozolimy. To jest ciekawe stwierdzenie. Jezus zawsze jest na przodzie, nie? Zawsze nas wyprzedza. Zawsze nas wyprzedza w miłości, zawsze jest szybszy w miłości,
zawsze idzie naprzedzie i nie można mu zarzucić, że on stawia nam wymagania, których sam nie spełnia. Tylko okazuje się, że kazanie na górze to jest on sam w sobie. On opowiada o tym, jaki jest, jak myśli, jak widzi rzeczywistość, prawda, jaki jest, jak postępuje, jak się zachowuje i zaprasza nas, żebyśmy byli tacy jak on. On właśnie taki jest, kazanie na górze. I ostatecznie, jakby ostatecznym kazaniem na górze i ostatecznym ujawnieniem autorytetu i potęgi Jezusa, to jest takie kazanie, które on wygłosi na trochę innej górze, nie na tej właśnie, na której wygłasza mowę zapisaną w 5, 6 i 7 rozdziale Mateusza, ale góra Golgota, tam Jezus wygłosi ostateczne kazanie i tam już niewiele powie. Jak się pozbiera wszystko, co Jezus powiedział na Golgocie z krzyża, no to wychodzi 7 tak zwanych słów, 7 logiów, 7 wypowiedzi, więc niewiele już tam mówił, prawda, ale pokazał, że rzeczywiście on taki jest, dokładnie taki, jak to opowiedział właśnie tu w kazaniu na górze. I teraz, co jest ważne w dzisiejszej Ewangelii, więc to jest pierwsza rzecz, trzeba to zauważyć, nie? Że tym kazaniem na górze to jest przede wszystkim Jezus. Jezus, on mówi o sobie, cały czas mówi o sobie, cały czas pokazuje na siebie. To on jest autorytetem, nie? To on jest wyjaśnieniem wszystkiego, to on jest sposobem na życie, to on jest drogą, to on jest prawdą o wszystkim. Nie? On, Jezus, osoba. To nie jest taka nauka w sensie jakiejś wiedzy teoretycznej, dyskursywnej, prawda, z którą można dyskutować, to jest osoba. To jest po prostu osoba. I teraz zobaczę, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus to pokazuje, że Jemu nie chodzi o to, żebyśmy dużo wiedzieli, potrafili, prawda, dyskutować, potrafili cuda robić, nie? Tylko Jemu co zarzuca tym, którzy mówią: Panie, Panie, czyśmy nie prorokowali mocą Twojego imienia, nie czyniliśmy cudów Twojego imienia? Co Jezus mówi do nich? Nigdy Was nie znałem. Nigdy Was nie znałem. Nagle się okazuje, że Jezusowi wcale nie chodzi o to, żebyśmy jakoś dużo robili, nie wiadomo jakie wielkie rzeczy i wielkie cuda. Jest tylko jedno pytanie, czy On nas zna, czy my znamy Jego? Czy myśmy weszli w relację z osobą, z prawdziwą, żywą osobą? Nie, można się skupić na wiedzy, można się skupić na robieniu tego czy tamtego. Można się skupić na dyskusjach, prawda? Można się skupić na nawracaniu na siłę, tak jak krzyżacy nawracali, prawda, Litwinów na siłę, niby w imię Jezusa, niby mocą imienia Jezusa, nie? Ale ostatecznie ogniem i mieczem. I właśnie tak się poznaje, nie? Dokładnie tak się poznaje, czy ja mam w ogóle coś wspólnego z osobą Jezusa, z żywym, prawdziwym Jezusem. Prawda, po owocach. Jezus przed chwilą o tym mówił, o drzewie, które poznaje się po owocach. Mówi, że zgniłe drzewo, wewnętrzne zgniłe drzewo nie jest w stanie rodzić dobrych, pięknych owoców. Nie? Zawsze zrodzi owoce niosące ból i cierpienie i po tym się poznaje. Właśnie po tym się poznaje, czy ja wewnętrznie jestem w relacji z Jezusem, takiej relacji, która polega na tym, że On zna mnie, a ja Jego. Czy rzeczywiście wewnętrznie jestem w bliskości Jezusa, po tym się poznaję, co ja niosę w swoim wnętrzu, czy ja jestem zgniły w środku, a tylko zewnętrznie próbuję pokazać nie wiadomo jakie piękno, że ostatecznie właśnie trzeba się przyjrzeć, czy przypadkiem nie sprzedaję ludziom owoców, które niosą cierpienie, ból, poniżenie. Ogólnie rzecz biorąc, czy to nie skutkuje ostatecznie krzywdą? Bo ja mogę mieć gębę piękną, pełną pięknych słów, tak, gadać piękne słowa na modlitwie, prawda, wzywać Jezusa jako Pana i nazywać Go Panem, tak. Nawet jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, mogę nawet cuda robić, nie? Mogę nawet cuda robić, ze duchy wypędzać. Ale właśnie wszystko się sprawdza, jak to mówi Jezus, po owocach, nie? Po owocach, czy te owoce, nie, które ja rozdaję ludziom, czy one niosą im radość, miłość, pokój, cierpliwość i tak dalej. To wszystko, o czym mówi święty Paweł w 5 rozdziale listu do Galatów jako owoce ducha. Czy ja ludziom rozdaję owoce, które właśnie niosą ból, cierpienie, żal, poniżenie i inne takie rzeczy.
Już trzeba głęboko przyjrzeć, czy moja działalność doprowadza do pojednania, do jedności, do tego, że ludzie się zachwycają coraz bardziej Chrystusem i się jednoczą wokół Chrystusa, czy raczej moja działalność wprowadza właśnie pęknięcia, podziały, rozdarcie. Nie? Trzeba się głęboko temu przyjrzeć i będę wiedział od razu. I będę od razu wiedział. Nie? Właśnie, więc to jest bardzo ważny wyznacznik. Więc to jest pierwsza rzecz. Ciekawe jest też to, proszę Państwa, że Jezus dosłownie w dzisiejszej Ewangelii mówi, takiego słowa używa, homologeo. Tu jest, gdzie jest napisane, oświadczę im, nigdy was nie znałem. To Jezus dosłownie to oświadczę im. To jest taki grecki czasownik homologeo. To homologeo to jest jakby mówić jednym głosem, przyznawać rację. Nie? I że Jezus jakby mówi jednym głosem z tymi, którzy tak powołują na swoje te dokonania, swoje cuda. Nie? Że jakby Jezus sugeruje, że to stwierdzenie nigdy was nie znałem jest tylko przyznaniem im racji. Nie? Przyznaniem im racji, bo jeżeli ja tak strasznie próbuję skupić innych na swoich osiągnięciach i dokonaniach, prawda, właśnie takich krzykliwych, takich, prawda, pozornie wielkich, to tak naprawdę ostatecznie wyznaję, że nie mam nic do zaprezentowania. Bo albo moją twarzą jest Jezus, prawdziwy, żywy, osobowy Jezus. Jezus cichy i pokorny, Jezus, który jest miłością, miłosierną, Jezus, który przebacza wrogom, tak? Który się modli za wrogów, Jezus, który umiera za nas na krzyżu, albo moją twarzą jest Jezus, prawdziwy, żywy, prawda? Albo ja nie mam w ogóle nic do zaprezentowania, albo noszę w sobie pustkę i wtedy próbuję coś krzykliwego pokazać, nie wiadomo jakiego, nie? Właśnie, i im bardziej próbuję pokazać światu coś krzykliwego, nie wiadomo jakiego, im bardziej próbuję skupić świat na jakichś krzykliwych moich dokonaniach, tym bardziej jest to wyznaniem, że jestem pusty w środku. Tym bardziej tak naprawdę jest to wyznaniem, że jestem pusty w środku. I teraz Jezus przyznaje mi rację, nie? Tylko że Jezus jest prawdą i On przyznaje mi rację, już nie obwija w bawełnę, tylko mówi wprost, nigdy was nie znałem, nigdy cię nie znałem, nigdy nie mieliśmy nic wspólnego tak naprawdę, ja i ty. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego. Właśnie, więc trzeba się głęboko pytać, ile ja mam wspólnego z prawdziwym Jezusem. Trzeba kontemplować prawdziwego Jezusa. Prawdziwego, proszę Państwa. A co mówi Święty Paweł? Ja nie chcę znać żadnego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to ukrzyżowanego. My, chrześcijanie, przyznajemy się do Chrystusa ukrzyżowanego. Wieszamy krzyże. I tu trzeba kontemplować Jezusa. I tu trzeba kontemplować Jezusa. Właśnie to kazanie, które Jezus wygłosił z wysokości krzyża, Jezusa umęczonego, trzeba kontemplować. Jezusa pokornego i cichego. I się właśnie pytać, ile ja mam wspólnego z takim Jezusem. Bo my sobie robimy obraz Jezusa triumfalnego, prawda, który dokonuje nie wiadomo czego. Tylko że znowu nie zauważamy prawdy, że co mnie uderza, że ci tutaj... Właśnie mówią, Panie, Panie, czyśmy nie prorokowali mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia. Więc oni się powołują na jakieś tam wielkie znaki i cuda, nie? Na takie właśnie krzykliwe dzieła, a nie pojawia się tutaj ani razu to, co Jezusowi naprawdę leżało na sercu, z czym posyłał swoich uczniów. Nie pojawia się ani razu słynne słowo greckie terapeo. Tego nie robiliśmy. To nam umknęło albo świadomie to opuściliśmy. No bo to nam nie pasowało, bo to wymaga pokory, pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym, ubogim, pokrzywdzonym. Prawda, to wymaga przejścia na drugą stronę ulicy i pochylenia się, prawda, nad człowiekiem pobitym, leżącym w rowie, obdartym przez zbójców, nie? Nad tym, którego ze wstrętem omijają wszyscy inni. Tu oczywiście nawiązuje do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Właśnie to jest terapeo. Że terapeo to jest właśnie to, że ja się nie boję ubrudzić sobie ręce, ja się nie boję narazić na śmieszność,
Nie boję się narazić nawet na kpiny, na pogardę ze strony ludzi, ale w imię towarzyszenia Jezusowi, dla którego to było najważniejsze, terapeo, pochylić się do nóg i myć te nogi, terapeo, miłosna służba drugiemu człowiekowi, miłosna troska o drugiego człowieka, miłosna troska. Właśnie, bo te słowa, które tutaj używają ci tacy, powołując się na swoje wielkie dzieła, to właśnie sugerują jakąś wielkość, wyższość, że ja przychodzę z góry do ciebie i z góry ci próbuję coś zrobić, nie? Natomiast prawdziwy Jezus przychodzi z dołu, od strony brudnych stóp. Tam się pochyla, tam przychodzi z misą i prześcieradłem, prawda? I tutaj służy z miłością człowiekowi, i to każdemu człowiekowi. Ku naszemu zaskoczeniu myje stopy Judasza, o którym wie, że właśnie go sprzedał. Ku naszemu zaskoczeniu myje stopy Piotra, o którym wie, że za chwilę trzy razy pod przysięgą się wyprze Piotr, że ma cokolwiek wspólnego z Jezusem. Ku mojemu zaskoczeniu na każdej Eucharystii pochyla się do moich stóp i o mnie się z miłością troszczy, który, a nikt nie wie więcej o mnie niż ja sam. Ja wiem chwila po chwili wszystko, co zrobiłem w życiu. Tylko że, prawda, mam silną tendencję do tego, żeby oszukiwać siebie samego, chować sobie za plecy, tak, to, co jest wstydliwe, a stawiać sobie innym przed oczy to, co rzekomo świadczy o mojej wielkości i wspaniałości. Każdy z nas ma taką tendencję. A właśnie prawdziwa Eucharystia, prawdziwe spotkanie z Jezusem, Jezusem prawdziwym, prawdziwe poznawanie Jezusa, zaczyna się od czego? Zaczyna się od spotkania z Janem Chrzcicielem, a Jan Chrzciciel doprowadza mnie do gleby, do tego, że ja siadam na glebie, że ja się zanurzam w Jordanie, głośno wyznając swoje grzechy. Prawdziwe spotkanie z Jezusem musi zacząć się od spotkania z Janem Chrzcicielem. Od dojścia właśnie do szczerego wyznania, że jestem grzesznikiem, że nie mam czym nikogo zachwycić, a w szczególności nie mam czym zachwycić Jezusa. Nie mam żadnych dzieł wspaniałych, na które mógłbym się powołać, bo to, co robi wrażenie na Jezusie, to tylko miłość. Miłość cicha i pokorna. Miłość służebna. Tak, a to nam bardzo nie pasuje, proszę Państwa. My wolimy dzieła wielkie i wspaniałe i krzykliwe, nie? I próbujemy, prawda, miłość cichą, pokorną i służebną. Miłość, która nie waha się ubrudzić rąk, prawda, i pochylić się do śmierdzących stóp własnych zdrajców. Wolimy zastąpić właśnie takimi pozornymi dziełami robionymi pozornie w imię Jezusa. Jezus przyznaje rację, nie macie ze mną nic wspólnego. To nie jestem ja. Nie tego was uczyłem. I wtedy rzeczywiście budujemy w próżni. Budujemy na piasku i byle powiew to wszystko rozwali. Natomiast Jezus zachęca nas do budowania na skalę, to znaczy do oparcia się na Słowie Ojca, czyli na Nim, na wcielonym Słowie Ojca, prawda? Oparcia się na tym, na stylu życia Jezusa, stylu postępowania, stylu myślenia Jezusa, takim bezdyskusyjnym. Bo dopóki ja sobie pozwalam na wewnętrzne dyskusje z tym, co mnie uczy Jezus, na wewnętrzne jakieś takie rozdrapywanie tego, żeby mimo wszystko jakoś to sprowadzić do swoich kategorii, to ja ciągle nie buduję na Jezusie, ciągle buduję na sobie. To ja stoję ponad Jezusem, bo to ja biorę na warsztat Jego naukę i po swojemu ją oceniam i po swojemu ją przetwarzam. Natomiast no, Jezusa bierze się taki, jaki jest. Jego Słowo, czyli Jego samego, bierze się takiego, jaki jest. No bo inaczej to już nie jest Jezus. Jeżeli ja próbuję manewrować Jezusem, żeby sobie obraz Jezusa dopasować do jakichś swoich wyobrażeń, swojej wygody, to już nie jest Jezus. To już jest jakiś mój Bożek przeze mnie wymyślony. Prawda? I buduję w próżni. Natomiast to jest ciekawe, że Jezus mówi o tych, którzy po prostu biorą Go takim, jaki jest, Jego słowa takie, jakie są i nie poddają tego dyskusji, tylko cierpliwie to wykonują, nawet nieraz wbrew jakimś lękom, wbrew niepokojom, wbrew temu, co nam się po ludzku wydaje. Prawda, to mówi o tych ludziach, że oni są jak ci, którzy budują dom na skalę. I tu jest mówi ciekawą rzecz, że kiedy zrywają, kiedy zaczynają padać deszcze, kiedy wzbierają potoki, kiedy zrywają się wichry, to co te wichry robią?
No Jezus mówi, że uderzają w ten dom, a dosłownie mówi, używa takiego słowa prospipto. To jest dość ciekawe słowo, bo prospipto to bardzo często ktoś robi wobec Jezusa. Nie? I to nie chodzi o uderzenie, tylko chodzi takie, że ja padam na twarz w kierunku Jezusa. Jeżeli ja do końca, absolutnie i bezwzględnie rzeczywiście buduję na Jezusie, rzeczywiście jestem wpatrzony w prawdziwego Jezusa i w sobie, w swoim życiu odbijam prawdziwego Jezusa, tego, który czyni terapeo wobec świata, wobec ludzi, wobec wszystkich, prawda, cichego i pokornego, no to wtedy we mnie się odbija także Jego boska moc i chwała. Może jeszcze w sposób ukryty, niewidzialny dla naszych oczu, dla naszych zmysłów, ale już. I wtedy te wszystkie wichry, deszcze i potoki padają na twarz przed tą boską chwałą, która we mnie się odbija. Ale trzeba wiedzieć, że Bóg przychodzi jako pokorny, jako uniżony, jako sługa, jako miłość pokorna, cicha, służebna, uboga. Właśnie tak przychodzi Bóg. Teraz im bardziej się oddalam w mojej działalności od miłości cichej i pokornej, służebnej i ubogiej, tym bardziej się oddalam od Boga. I tym mniej te wszystkie żywioły rozpoznają we mnie prawdziwego Boga, tym mniej odbijam w sobie prawdziwego Boga. I te wszystkie żywioły nie padną przede mną na twarz. A właśnie trzeba też zrozumieć, że jeżeli cokolwiek pada przede mną na twarz, to tak naprawdę nie przede mną, tylko przed Jezusem żyjącym we mnie. To trochę tak, jak jest taka historia, że się zwraca uwagę na osiołka, na którym Jezus wjechał do Jerozolimy, prawda? Że Jezus jedzie na osiołku, tu wszyscy wiwatują, powiewają gałązkami palmowymi, ścielą je na drodze, ścielą swoje płaszcze. No i Jezus na osiołku jedzie, osiołek, prawda, widzi to wszystko wokół siebie, widzi, że swoimi kopytkami idzie po tych płaszczach, po tych gałązkach palmowych. I co grozi osiołkowi? Że osiołek zapomni, że niesie na sobie Jezusa i sobie pomyśli, że to wszystko jest dla mnie i ze względu na mnie. To jest właśnie problem tych, którzy tak mówią, Panie, czyśmy nie robili takich rzeczy? Bezprawie, bezprawne przypisywanie sobie. Nie? I to już się zaczynam rozmijać z Jezusem, się rozmijam z Nim coraz bardziej. A to, co mnie zaślepia, to właśnie to, czym próbuję innych zaślepić. Co to ja nie narobiłem? Jakie to niewielkie dzieła? Okazuje się, że miłość pokazuje swoją wielkość w ubóstwie, w uniżeniu, w służebności, a nie w krzykliwości. Nie w jakichś tam większych, wielkich, krzykliwych dokonaniach. Nie? Tylko właśnie w cierpliwej, cichej i pokornej służebności. Miłosnej służebności. Właśnie, proszę Państwa, i to jest prawdziwy Jezus. I trzeba się przyglądać, czy ja rzeczywiście znam prawdziwego Jezusa, czy to nie jest Jezus moich wyobrażeń, oczekiwań mojej pychy, mojego egoizmu. Nie? Właśnie, nad tym trzeba myśleć. I trzeba myśleć nad tym, czy ja rzeczywiście w sobie odbijam i prezentuję światu prawdziwego Jezusa, cichego, pokornego, ubogiego, służącego, pochylającego się do stóp, służącego, gromadzącego w jedno, nie? Dającego ducha, którego owoce wymienia święty Paweł w liście do Galatów pod koniec 5 rozdziału. Trzeba patrzeć, czy ja rzeczywiście w moim życiu daję to, co tam święty Paweł dyktuje. A wtedy będę wiedział, czy rzeczywiście działa przeze mnie Duch Święty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.